sobie takiego przypadku, gdzie lekarz po ukończeniu studiów powiedziałby, a ja od tej pory będę przeszczepiał serca, bo w zasadzie... Zestawy są drukowane w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Chcemy zrobić tutaj jedno. Nie chcemy uniemożliwiać działania tym tak zwanym doradcom prawnym, którzy dzisiaj się wpisują do ewidencji. Myślę, że potrzebny jest system weryfikacji także no, uczelni, prawda? Czyli to musi być czynnik zewnętrzny, który przygotowuje pytania. Zresztą takie obowiązki. Natomiast no, nie chodzi tutaj o sformułowanie idiotycznych pytań, tylko chodzi o rzeczywistą weryfikację na ponad 70 komisji. Tak, wszędzie pytania przez kurierów zalakowane, zapakowane. Teraz chciałbym podziękować panu ministrowi za przybycie i zaprosić na raz następny. Dziękuję bardzo. Objęliśmy podwyżkami także sędziów w stanie spoczynku, objęliśmy podwyżkami także asesorów i sądowych i prokuratorskich. Mówiłem też uczciwie, że może być tak, że ustawa wejdzie w życie później niż 1 stycznia, ale z wyrównaniem wynagrodzeń od 1 stycznia, która tym się będzie zajmować. System wchodzi od 1 września przyszłego roku. Nic nie wskazuje na to, żeby miało się nie udać. Wprost przeciwnie. To jest taka bardzo ciekawa sytuacja, gdzie nawet opozycja głosowała za naszymi propozycjami, za naszymi zmianami, które wprowadziliśmy. System będzie bardzo nowoczesny. Poza tym rozstrzygnęliśmy przetarg, zaoszczędzając dla budżetu ponad 130 milionów złotych w stosunku do tego, co pierwotnie planowaliśmy.